Drastyczny ruch u naszych sąsiadów. Żołnierze w szpitalach koronawirus w Czechach. Najniższy przyrost zakażeń od 4 tygodni. Czeskie Ministerstwo Zdrowia podało, że w niedzielę 8 listopada zanotowano 3608 nowych zakażeń SARS-CoV-2, czyli najmniej od 4 tygodni. W poprzednią niedzielę było ponad 3000 przypadków więcej. Obecnie zakażonych jest 166 841. Łącznie 414 828 osób zainfekowało się nowym koronawirusem. Według ostatnich danych w szpitalach jest 7779 pacjentów, z których 1196 jest w ciężkim stanie. Ogólna liczba hospitalizowanych ma tendencję spadkową. W minionym tygodniu w szpitalach każdego dnia było ponad 8000 pacjentów. Według resortu szpitale dysponują około 30% rezerwą wolnych łóżek. Najtrudniejsza sytuacja jest na oddziałach intensywnej terapii, gdzie rezerwa wynosi 25%. W związku z brakiem personelu medycznego w szpitalach i ośrodkach pomocy społecznej rząd chce zwiększyć z 360 do 900 liczbę oddelegowanych tam żołnierzy. 400 z nich ma pracować bezpośrednio w szpitalach. Nie wszyscy muszą mieć przeszkolenie medyczne, w szpitalach i DPS brakuje kierowców, pomocy kuchennej i pracowników pralni. Nie ma poprawy, jeśli chodzi o dane związane ze zgonami. W niedzielę zmarło 101 osób, ale liczby z poprzednich dni są później aktualizowane. Obecnie dane resortu mówią o 4858 zgonach osób z koronawirusem. Najtragiczniejszy był miniony wtorek, gdy zanotowano 239 zgonów jednego dnia.